Wcześniej spotkaliśmy się z pojęciem wartości przyszłej pieniądza, czyli funkcją future value. Warto jednak wiedzieć, jak ustalić wartość bieżącą, czyli wartość dzisiejszą pieniądza w matematyce finansowej tego typu pojęcie określa się mianem dyskontowania. Można powiedzieć, że dyskontowanie jest to operacja odwrotna w stosunku do oprocentowania. W tym przypadku, w tym w przykładzie spróbujemy sobie korzystając z funkcji, która liczy wartość bieżącą inwestycji, czyli z funkcji PV, funkcji Present Value, ustalić sobie wartość bieżącą rocznej renty. Tak jak widać w przykładzie mamy wpisaną comiesięczną składkę w wysokości 300 zł, ręczną stopę zwrotu w wysokości 7% i czas inwestowania w latach 20. Czyli przez 20 lat co miesiąc nasza składka wynosi 300 zł. Roczna stopa zwrotu wynosi 7%. Chcemy zobaczyć, ile jest warta właśnie ta inwestycja, czyli ta renta, teraz, w dniu dzisiejszym, czyli policzyć wartość bieżącą, korzystając z funkcji PV, czyli z funkcji present value. Ustawmy się w komórce B8 i wywołamy funkcję PV. Funkcja PV bardzo podobna do funkcji FV, czyli funkcji Future Value, też ma pięć argumentów. Pierwszy argument to stopa. W naszym przykładzie mamy podaną stopę w komórce B5, tutaj jednak również trzeba brać pod uwagę to, że mamy podaną roczną stopę zwrotu, a my inwestujemy co miesiąc, tak? składka jest co miesięczna, zatem komórkę B5, czyli roczną stopę zwrotu, musimy podzielić przez. 12. Średnik. Liczba rat. Mamy podaną w komórce B6. Mamy podany czas inwestowania, jednak czas inwestowania jest podany w latach. 20. Zatem nasza liczba rat, biorąc pod uwagę to, że mamy comiesięczną składkę, wynosi B6, czyli 20 lat, razy 12. Ponieważ musimy tą liczbę rat wyrazić w miesiącach. Średnik. Kolejny argument: rata. Rata w naszym przypadku w komórce B4 jest wpisana, czyli comiesięczna składka wynosi 300 zł. Tu podobnie jak w funkcji Future Value, te 300 zł gdyby wpłacamy do banku, czyli podamy tą wartość również z minusem, tak żeby ta wartość bieżąca wyszła nam z plusem. Czyli minus komórka B4, czyli minus 300 zł. Średnik, kolejny argument, czyli WP, czyli wartość przyszła. W naszym przypadku wartość przyszła wynosi 0 zł. Domyślnie ten argument WP również będzie wynosił 0. Mogę wpisać 0 i pośredniku standardowo typ. W naszym przypadku również płatność przypada na koniec okresu. Czyli można wpisać 0. Ewentualnie można było zostawić puste pole. Excel domyślnie by przyjął również wartość 0. Zamknę nawias i nacisnę Enter. Tak jak widać, ta wartość bieżącej inwestycji w tym przypadku wynosi 38 694,75. Czyli nasza renta po 20 latach w oprocentowaniu 7% w skali rocznej z comiesięczną składką 300 zł. Dzisiaj jest warta 38 694,75 groszy. Jeżeli obok policzę wartość FV, czyli wartość przyszłą tej inwestycji, Wówczas uzyskam wartość, która, można powiedzieć, że ta wartość, która, którą uzyskamy za 20 lat, w dniu dzisiejszym jest tyle samo warta, co właśnie 38694,75. Dla tych samych danych wywołajmy sobie jeszcze funkcję, właśnie fV, która policzy nam wartość przyszłą tej inwestycji. Z takimi samymi danymi, czyli stopa komórka B5, dzielimy ją oczywiście przez 12. Ponieważ mamy roczną stopę zwrotu, roczną stopę oprocentowania, a składki są co miesięczne, średnik liczba rat, mamy 20 lat inwestowania, z tym, że musimy podać to w miesiącach, czyli razy 12, średnik rata minus 300 zł, czyli minus komórka B4, średnik wartość bieżąca, zaczynamy od 0. i typ, płatność przypada na koniec okresu, również 0, zamykam. Nawias nacisnę Enter. Wyszła wartość 156 278 zł. No i właśnie można, oczywiście, w cudzysłowie powiedzieć, że ta wartość i ta wartość są sobie równe. To znaczy ta wartość bieżąca, czyli właśnie present value, jest równa tej wartości future value, która jest wynikiem tej wartości przyszłej inwestycji po 20 latach.